Dzień dobry, kochani. Stwierdziłam, że ten temat, który dzisiaj będzie na moim, który będzie w tym filmiku, jest idealny, ponieważ te wakacje są dla mnie wyjątkowe, ponieważ spędzam je z ważną dla mnie osobą i nie wiem, kiedy kolejny raz będzie taka okazja, że spędzimy razem wakacje i ogólnie, no, że będzie taka możliwość, że będziemy dziećmi dalej, bo każda idzie w swoją własną stronę, niestety. No i tutaj chciałam powiedzieć, że te wakacje nie będą jakieś takie, że w codziennie coś innego, nie będzie to 100+. Mam 13 podpunktów i wydaje mi się, że one są po prostu idealne. Są takie, że wiem, że na pewno je zrobię, bo nagrałam już w tamtym roku, tak w tamtym roku, nagrałam filmik właśnie taki Summer Bucket List i ona, to powiedzmy, 30 minut to długo, nie będę już dwa. No i ja, szczerze mówiąc, połowy z tego nie zrobiłam, a nawet nic nie zrobiłam nawet z tego, szczerze mówiąc. Nic, jedynie do playlistę. To było jedyne, co zrobiłam. No i tutaj stwierdziłam, że zrobię krótką, zwięzłą, ale wiem, że co, że to zrobię. I ja głównie tu pomyślałam, że zrobię tą listę, wypełnię ją, zrobię ją z tą właśnie drugą osobą. Może no są tam niektóre, które też sama będę robiła, po prostu chcę jakoś uporządkować to wszystko, co się dzieje w mojej głowie i takie tam. Ale też bym chciała spędzić z tamtą osobą czas i bym chciała, żeby to były takie niezapomniane wakacje. Więc nie przedłużając... A, jeszcze zapomniałam. Pamiętajcie, bo są już wakacje, pamiętajcie o nawodnieniu, więc zapraszam do słuchania i napijcie się wody. I jeszcze pamiętajcie, kochaniutkie, ja sobie kupiłam goździka. I ja wam też radzę, żeby coś zrobić dla siebie dzisiaj, coś bardzo miłego, żebyście się poczuły wyjątkowe. Nie przedłużając, bo już stare przedłużałam ten przód. Lecimy z pierwszym podpunktem. Mam tu listę, więc proszę, żebyście nie byli jakoś dziwni, że patrzę się czasami w dół lub coś na stylu. No to pierwszą rzeczą, którą uważam, że będzie idealna po prostu i widziałam też na TikToku takie rzeczy, że pojedź z przyjaciółką albo właśnie z kimś po prostu, albo nawet sam zrobić, pojechać gdzieś na jakąś polankę i zrobić piknik. I mam na myśli takie, żeby sobie wziąć tabliczkę czekolady, wziąć truskawki, coś do picia, książki, coś, jakąś grę planszową, I don't know, coś w tym stylu i po prostu spędzić z sobą razem czas. I widziałam właśnie jak ktoś, że ta czekolada się rozpuszcza na tym słońcu i się tak bierze, macza te truskawki i ja nigdy nie dam truskawek w czekoladzie i bym chciała w te wakacje to spróbować. Drugą rzeczą to jest taka rzecz, która jest u mnie możliwa, bo po prostu uwielbiam piec, wy wiecie o tym i bym chciała to też zrobić z jakąś inną osobą, czyli właśnie tą drugą, którą wam mówiłam, że chcę z nią spędzić trochę więcej czasu niż zawsze. No i tutaj jest tak, że mam taki pomysł, że zrobimy jakiś tort naleśnikowy, czyli będzie po prostu to kilka naleśników zrobionych, wydaje mi się, że już ktoś o tym słyszał. Wiem, że było to kiedyś modne. Nie wiem, czy teraz jest, ale ja po prostu jestem z tej starej daty i po prostu mam ochotę to zrobić. No i mam właśnie na tą ochotę, żeby zrobić takie tort naleśnikowe, że się robi naleśnik, przekłada się mascarpone truskawkami, jakimiś konfiturami. Nie wiem, jak będę chciała, to tak zrobię. Jak nie, to tylko truskawki mascarpone. I tak po prostu przekładam, aż wyjdzie mi jakiś tort. Tak bardzo bym to chciała zrobić, bo wygląda to po prostu nieziemsko. Trzeci punkt i to jest taki trochę szalony. Ja wiem, że może większość ludzi już to robiło, że to przecież takie ten, bla 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 bla, ale to jest po prostu wyjazd w nieznane. Pojechać w nieznane, czyli w takie miejsce, gdzie nigdy nie byłam i pojechać to tak, że to jest taka jednodniowa lub dwudniowa wycieczka, że śpisz na przykład w pociągu, jeden dzień zwiedzasz i wracasz. I takie bym chciała taką ekspresywną zrobić i ustalałam już z tamtą osobą, żebyśmy chciały pojechać do Wrocławia albo do Krakowa. Właśnie nie wiem, co wybrać. Napiszcie śmiało w komentarzach, czy warto odwiedzić Kraków, czy lepiej bardziej po prostu odwiedzić Wrocław. No i czwarte, to wydaje mi się, że to jest taka po prostu takie coś, żeby przestać ciągle siedzieć w tym telefonie i to miałam też chyba na tamtej liście, ale nie pamiętam na 100%. To po prostu 24 godziny bez telefonu. Ja ogólnie już te wakacje zrobiłam to 5 razy i wydaje mi się, że bardzo dobrze to wychodzi. Dlatego takie po prostu od całego internetu, nie od telefonu, tylko po prostu nie żaden komputer, żaden telewizor, ani żaden telefon. I też bym tak chciała spróbować, bo tak to tylko próbowałam z telefonem. Piąty podpunkt to jest przeczytać 10 książek w te wakacje.
Ja kocham czytać, wy wiecie o tym, robiłam już kiedyś filmik, ale chyba go usunęłam, nie pamiętam. Nie mam tu co więcej mówić, więc przechodzimy dalej do szóstego. Zróbcie jakąś rzecz, własną ręczną rzecz, ponieważ ja widziałam takie piękne rzeczy w Pinterestie, które można zrobić. I na przykład glina, albo coś, jakiś naszyjnik, coś na stylu, albo coś zrobić, jakąś koszulkę. Wiem, że to już dawno minęło, ale po prostu taką mieć jakąś pamiątkę. I to można zrobić też wspólnie, taką po prostu zrobić, na przykład zrobić taką sypę. I właśnie stworzyć, że takie macie tu po koszulce i robimy coś tam la. No i wydaje mi się, że to jest mega, mega fajny pomysł. Siódemka i wydaje mi się, że to też jest taki trochę bardziej z telefonem, z komputerem związane, żeby jakoś go ogarnąć. Ja wiem, dużo ludzi już tak robiło z YouTube'em, że to łączyło. Ja, mi się wydaje, że ja po prostu te rzeczy, które tutaj teraz wam wymieniam, bym chciała po prostu spędzić też trochę sama. Jakbyście chcieli coś zobaczyć na moim kanale, to piszcie śmiało, bo chętnie nagram, ale ogólnie to no, takie ogarnienie w komputerze, bo mam pełno jakichś filmików, pełno niepotrzebnych zdjęć i w telefonie tak samo pełno niepotrzebnych aplikacji i takie tam, więc to też bym chciała zlikwidować, bo to co niepotrzebne, to po co ma tu być? Ósemka i tu już chciałam pojechać z koleżanką, już miałyśmy taki plan, ale plan padł i też mam taki pomysł, żeby po prostu obojętnie z kim pojechać, ale pojechać na wycieczkę rowerową, jakaś taka jednodniowa, że po prostu jedziesz gdzie tylko chcesz, albo zwiedzić swoje po prostu miasto tymi rowerami, żeby jakoś spędzić czas. No ja kocham rowery, rzadko jeżdżę na tych rowerach, ponieważ po prostu nie chcę sama z nim jeździć i tak stwierdziłam, że to są te wakacje, że po prostu muszę to zrobić. Dziewiąty i to znowu jest ogarnianie. Już ogarnęłam swój pokój, o tym nic nie nagrałam, o tym nic nie wspominałam, ale ogarnęłam po prostu te wszystkie karteczki, które miałam z roku szkolnego, wszystkie rzeczy, bo miałam po prostu bałagan w tym roku. Nie wiem, po prostu nie wiem co się stało i bym też chciała zrobić po prostu porządek w szafie, bo mam tu po prostu milion niepotrzebnych rzeczy, milion niepotrzebnych ciuchów i jeszcze do tego, że większość nie są w moim stylu, nie są w moim rozmiarze i no nie pasuje mi tu już nic, po prostu noszę w kółko te same, kombinuję, żeby jakoś to było inaczej, no ale no sorry, ale to nie jest to samo i mnie to strasznie wkurza i chcę to ogarnąć i wtedy wpadną na mój Vinted, wpadnie milion tysięcy ciuchów i obstawiam, że to będą bardziej dzieciństwo, więc no jak macie jakieś rodzeństwo młodsze albo jakieś kuzynostwo, to chętnie zapraszam. Dziesiąte, już mamy całą jedną łapkę, jeszcze trzy nam zostały. Dziesiąte to jest to, żeby wprowadzić u siebie zdrowe nawyki, ponieważ już kiedyś miałam zdrowe nawyki, kiedyś już miałam tak sterowe, je czułam, ale coś po prostu padło, coś się wydarzyło w moim życiu, że to się wszystko złamało i to też była ta przerwa mi potrzebna w tym YouTubie i tutaj już tak trochę wam zdradzam i bym chciała, żeby to wróciło z powrotem do mnie, te zdrowe nawyki, żebym nie miała tych takich złych, tylko żeby szło tylko wszystko w dobrą stronę. 11 podpunkt i wydaje mi się, że to jest chyba cudowny podpunkt. Nauczyć się coś robić ze swoimi włosami, bo jedyne co potrafię, to potrafię robić kucyk, kok i rozpuszczone. Nawet warkoczenie potrafię sobie samej zrobić, bo komuś dobra, jasne, ale sobie samej nie. I jakbym chciała, bo ja teraz zapuszczam moje włosy i jak chcę, żeby one były jeszcze dłuższe i jeszcze dłuższe, no to chcę coś z nimi kombinować, no bo nie po to zapuszczam, żeby po prostu sobie tak leżały i nic nie robiły. No i to właśnie jest taki mój pomysł, żeby się czegoś nauczyć z Pinteresta, wziąć jakiś pomysł i po prostu wziąć jakiś tutorial z YouTube'a i po prostu działać, no bo co innego. 12 i to jest tak, że nie mam telefonu przy sobie teraz, a nagrywam. Dwunasty podpunkt to jest taki, że chcę dekorować swoje etui, ponieważ już mam takie brudne trochę. Tak można powiedzieć, no brudno mam etui, ponieważ jest przezroczyste, a już tak po prostu jest. Myłam je, robiłam wszystkie lifehacki, które były na YouTubie, na Google, nie wiem gdzie jeszcze. Po prostu wszystkie lifehacki zrobiłam i się po prostu nic nie działa z tym etui. No i mam pomysł, że po prostu je ładnie chcę udekorować, jakieś pojechać do sklepu, kupić takie brylanciki i coś zrobić, na przykład matching z tamtą osobą, którą właśnie chcę spędzić te wakacje, takie, żeby coś
było takiego fajnego i owym kryształki, jakby takie. Mi się strasznie podobał ten trend, kiedy były etui i się je łączyło i takie serduszko wychodziło, lub motylka bym zrobiła, bo kocham motylki, więc motylka bym zrobiła lub coś w tym stylu i no, i po prostu taki mam pomysł, żeby zrobić taki matching właśnie, bo mi się bardzo, bardzo podobało. I 13, czyli ostatni podpunkt, czyli i to mi się mega, mega, mega podoba, ponieważ takie imprezy już widziałam na TikToku, na Pinterestie, wszędzie. To są imprezy tematyczne z jednym kolorem lub po prostu, że Mexicano lub włoska. Albo takie tam jakieś tam właśnie takie z tematyką fajną i no po prostu bym chciała zrobić taką kiedyś imprezę. Spotkać się z ludźmi, po prostu powiedzieć, że ty na przykład masz kolor fioletowy, tamto takie, albo wszyscy taki jeden sam kolor i to by było po prostu cudowne. No i wydaje mi się, że taka krótka lista jest po prostu idealna, perfekto, zdążę wszystko zrobić w te wakacje. Przyciuteńko zdążę, wydaje mi się, oby tak. No i pamiętajcie o nawodnieniu, o tym, żebyście spędzili cudownie czas, wakacje. No i miłego oglądania kolejnych moich filmików. Buziaczki, pa! Zapomniałam dodać, że macie moją summer bucket list na moim Instagramie, jest w wyróżonych relacjach. Buziaczki!